Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Croxy i w dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić wam kolejny sposób na zarobek w CSGO. Jeszcze przed startem odcinka konkurs na 20 zł Paysafe Card. Jedyne co trzeba zrobić to zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę pod filmem i napisać komentarz z propozycją na kolejny film. Wyniki konkursu pojawią się wtedy, gdy liczba osób subskrybujących mój kanał zwiększy się do 45%, więc zostawiajcie suby, a ja was teraz zapraszam do oglądania. Jak dobrze wiecie, im mniejsza jest ilość danego przedmiotu na rynku Steam, tym cena bardziej idzie do góry, gdyż danego przedmiotu będzie coraz mniejsza ilość. Nie inaczej jest ze skrzynką Vanguard, której od dłuższego czasu nie możemy dostać z dropu pomeczowego, a ilość tych skrzynek na rynku Steam wynosi jedyne 35 tysięcy sztuk, co jest jednak bardzo małą liczbą, która z czasem będzie ciągle maleć, ze względu na to, że skrzynki już nie dropią. Cena skrzynki jest również bardzo atrakcyjna, bo wynosi jedyne 73 grosze za sztukę, więc im więcej skrzynek kupicie, tym większa szansa na zarobek w przyszłości. Przykładem na to są chociażby skrzynki łowcy, gdzie ich ilość wynosi nieco ponad 4000, a cena za skrzynkę wynosi około 7 zł, więc to tylko pokazuje, że ze skrzynką Vanguard może być bardzo podobnie. Kolejnym dobrym przykładem, że nawet ceny skrzynek potrafią iść w górę, są skrzynki operacji Hydra, których na rynku pozostało jedynie lekko ponad 2000 sztuk, a cena za sztukę wynosi aż 18 zł. Na ekranie wyświetlają wam się teraz inne skrzynki oprócz tej z operacji Vanguard, których ilość jest bardzo mała i które w przyszłości mogą pójść do góry. No i co, to było na tyle, ja dziękuję serdecznie za podsunięcie pomysłu na odcinek, a jeżeli wy chcecie się tu znaleźć na końcu następnego odcinka, to śmiało możecie napisać propozycję na kolejny odcinek w komentarzu na dole. Tymczasem ja już się z wami żegnam, do następnych odcinków, trzymajcie się i piona!